Witajcie. Dzisiaj sobotni vlog z hodowli. I co sobie zrobimy? Jak widać, bałagan się zrobił. Trzeba posprzątać troszeczkę. Weszło zielone. Mamy trawę. Leci już praktycznie tydzień. Od razu w klatkach widać, że jest mokrzej. Przerobiłem też tutaj to zamknięcie. Tu była taki kołek. No ale powodowało to, że jednak tutaj była taka szpara. No i jeden królik z tych. Tu się tak odsuwa i mamy wszystkie klatki otwarte. Tutaj ten ciemny uciekł. Dwukrotnie uciekł. Historię już znacie z jednych z poprzednich filmów o ucieczce. Schował się w drzewie, ale udało się go złapać. Uciekł ponownie dzień później albo dwa dni później, ale tym razem małżonka go złapała. No i jest taki dosyć sprytny ten królik. A więc zobaczymy, jak mu się nic nie wydarzyło, to można by było go zostawić jako rozpłodowca w przypadku samca, a w przypadku samicy zostawić jako samicę, no bo skoro jest taka sprytna, no to dobre geny, nie? No, tam mamy już króliki, które wyłażą. Widzicie szarego, czarny tu czasem chodzi. I co tu więcej? No, jak zauważyć można, więcej mokrego, a więc więcej gnoju, więcej moczu i trzeba będzie szybciej tu posprzątać. Widzę, że tutaj coś za dużo wysypane. No, zobaczymy. Dobra, dzisiaj jedziemy po trawę. Po trawę i trochę tu trzeba będzie ogarnąć, nie? Tu trawa jakaś została. To żeby było tu nawet ktoś dostanie tutaj. Albo dam to kurom. O. To nie jest jakaś rewelacyjna trawa. Nie lubię jej kosić w ogóle. Króliki też jakoś tak z chęcią może jej nie jedzą. Teraz ją jedzą, no bo są zafascynowane po prostu trawą, bo to są pierwsze trawy w tym roku. Więc tutaj już plon jeden zebrany 10 maja i rośnie następny. Może się uda 3 zebrać w tym roku. No, to jest właśnie ta trawa. Tu kosiłem ją 2 dni temu. Nie lubię jej kosić, bo to jest taka kępczasta, taka. Ona się źle kosi. Twarda jest. Króliki też nie za bardzo chcą ją jeść. No ale była duża i szkoda mi było kosić i zostawić. Sprzęt mamy tutaj. Tu mamy ten. Idziemy. Zatrzymamy się. Gorczyca rośnie. No ale jak widać, ma takie dziureczki małe. Albo to jest ta pchełka, albo jakieś takie muszki i zjadają ją. Ale jakoś tego nie strasznie nie będę pryskał, bo to przecież tak idzie po plon. A widzę, że da sobie radę. Ta muszka ją nie powali, że tak powiem. Zobaczcie, jak tu sąsiadowi umroziło ziemniaki. Mróz był w tygodniu, wieczorem. Nieduży tam. Niewiele było poniżej zera i krótko. No ale widzicie. U mnie tutaj to wszystko, to jasne. Te grudki, to wszystko są szkody przez kruki. Gawrony, znaczy się. Wyjadają. Większość kukurydzy nie urosła, ponieważ zasadziłem niezaimpregnowaną kukurydzę, także ziarna nie były zabezpieczone i
dużo zgniło, a to co nie zgniło, to wybrały te, taki zrobiony na odstraszanie, ale wisiał przez parę dni, niewiele dało. Tu nie urosło prawie nic, bo zgniło. No. Dobra, zobaczymy jak będzie. Tutaj przez 10 metrów kret przejechał po burakach. Tu są buraki posadzone wzdłuż ziemniaków. Jeden rządek i kret sobie jechał i tak przez 10 metrów robił sobie sałatkę z kiełków buraka, nie ćwikłowego, tylko pastewnego. Taka dola rolnika. Koniczynka pięknie rośnie, zobaczcie jaki dywanik. Będzie fajnie. Tutaj też już ładnie. Jedziemy. Kosę sobie przygotowałem już wcześniej, przy poprzednim koszeniu. Pokażę kiedyś jak sobie przygotowuję kosę. Kiedyś się klepało kosę, ale teraz nie ma czasu na klepanie. No. A kosić mnie nauczył wujek. Z tej strony sobie pojedziemy może. No, to jest właśnie ta trawa, co tam z przodu, od razu gorzej. Koszę na kilka dni, bo nie ma czasu w tygodniu za bardzo. Jak jest równo, to od razu lepiej idzie. Tam było dużo tych kopców i trochę źle się kosiło, ale skosiłem. O, ta kępczasta właśnie trawa, jak ja nie lubię. No właśnie w takich kępach rośnie i nieprzewidywalna jest. Przez to często właśnie zostaje niedokoszona. Będzie chyba. Dwa takie pokosy to powinny być pełne taczki. Chyba nawet za dużo. No ale co tam, dzisiaj się im da, jutro się im da, pojutrze się im da i będzie po trawie. Przy tych ilościach królików, co już mam, to w żarłokach, to wiecie, potrafi to zjeść. O kurczę, przesadziłem chyba trochę. No ale będą miały co jeść. A to lubią i to zjadają bardzo chętnie.
No to jest taka mieszanka właśnie koniczyny z tym kobylakiem, nie? Więc one to normalnie, jak to widzą, to się rzucają po prostu na to. Na koniczynka pięknie rośnie. Już jest przerośnięta ta koniczyna i ten. No i wygląda już tak inaczej to. Ale jak jest taka koniczyna, to no to aż miło to kosić, no bo koniczyna jest mięciutka i bardzo fajnie się ją kosi. W przeciwieństwie do tego dziadostwa, o. Tego. I zobaczcie, jak to szybko odrasta. Pakujemy. O kurczę, faktycznie, o, jest tego trochę. Łubdu. Ta mniejsza. I już. Hopsa. Tylko weźmiemy i damy im trochę słomy, bo widzę, że mokro mają trochę. A ja widziałam, kiedy się ruszają na skuterko. Ściółeczki im troszkę. Trzeba to wrzucić. Tam jest spoko. Dobra. Kurczątka główkę widzisz? Tak, no jest tam czarne, no. Mają co jeść? Wszystko mają? Mają, nie? Dajecie im tu jeść. Ja nie wiem, czy dajemy. Ale to jak to się troszczysz o kurczaki? One tu będą wąchać, ale co innego, o! Popatrzcie! A się rzucają! Zakopałem ich, no! A teraz mają taką ulubioną trawę. Dostały. Taką ulubioną. A ja mogę przejść? Dawaj tam im. A ja to widłami tutaj. Tak? Kurczę! Kleszcze, nie robię tego. Ojej, ruszają się tam, zrobią. A ja widzę kurczę, główkę, tata może szybko to mam, bo to tu przejść. A nie wiem. A kurczątką rzuć garsteczkę. Rzuć linianko garsteczkę. Co? Rzuć im garsteczkę trawy. Nie, dawaj ten, zjedzą. Obdziobią. Uwaga, wyjeżdżam. Troszeczkę za dużo zboża dajecie. No królikom. No bo dzisiaj nic innego nie dawało. To przesadzone było. Przesadzone było. I teraz tutaj. Proszę bardzo. I samczyk. Proszę bardzo. Niam, niam. No, ale to
Nie, tamtym. Tamte miały przecież pełne... A, tamte. No przecież te miały pełno, popatrzcie, przepowiadały. Mamu, chodź. Tamte miały pełne kafle. Mama, a tamtym dała. To tam jest. Przyjdzie i będzie tam jeść. No? Zrobiłam im takie, tak? No. Musisz się uspokoić, wiesz? Musisz się zdenerwować. Kurczątka? No to ładnie. Kurz. Ja zamiatam, a unosi się kurz w powietrzu. No to dobrze. Poczekaj, pokażę ci. Miotło sobie musisz obrócić zawsze tak. O. I tak będzie ci łatwiej. O. Tak. To prawda, masz słabą miotłę do zamiatania, ale coś tam zawsze zamieciesz. Będzie, będzie. Fajnie jak jest czysto, prawda? Tak. Ja lubię czysto. Ja też lubię. No to jak to jest z tą czystością? Co? Uważaj. Lubi czystość jak rodzice posprzątają. Musisz ściągnąć buta i zobaczyć. No i? Także sprawy posprzątane. Pięknie. Wcinają. Właśnie te grube takie lubią, takie kurczę, takich szanowate. Chrupie. Muzyka.